Witam także i studentów, słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Witam całą społeczność wiarecką i wykładowców naszej uczelni. Witam serdecznie Cezary Boszka z naszej parafii i witam serdecznie, a przede wszystkim osobę, która bardzo ciekawy temat dzisiaj będzie miała wystąpienie. Tematem w sumie bardzo aktualnym. Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa? Witam serdecznie ojca Zenitianina Macieja Kiziębę. Państwo może oglądać slajdy w języku angielskim, proszę się nie martwić. Wykład będzie w języku polskim. Także myślę, że na pewno Państwo zrozumiecie wszystko, co będzie wyświetlane. Ja może dodam głos naszemu dziekanowi, który przedstawi studentkę ojca Zenitianina oraz kilka zdań na temat książki, bardzo ciekawej książki i ciąg dalszy rozpoczniemy. Po wykładzie przewidziana jest także dyskusja, na którą serdecznie zapraszam. Myślę, że wykład potrwa, tak było ten 3 kwadranse, także potem dyskusja i potem myślę, że będzie fajny temat do zakupu książek, który przekażę już nasz dziekan. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym spotkaniu. Mamy dzisiaj oczywiście wspaniałego gościa, którym jest ojciec dr Maciej Ziemba, który, jak już lektor powiedział, wygłosi wykład pod tytułem Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład ma miejsce tutaj, w Najwyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania. Natomiast głównym organizatorem tego samego przedsięwzięcia jest Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu, który zorganizował to spotkanie dzisiaj tutaj w ramach tak zwanych chrześcijańskich dni informacyjnych, które cyklicznie co roku odbywają się w miesiącu listopada. Jest to kolejny wykład, drugi, wczoraj był pierwszy wykład. Ja Państwa będę chciał zaprosić na kolejne wykłady w ramach chrześcijańskich dni informacyjnych, które będą miały miejsce w tym miesiącu, ale o tym myślę, że później. Natomiast chciałbym tutaj kilka zdań powiedzieć na temat naszego dzisiejszego gościa. Ojciec Maciej Ziemba, dominikanin, teolog, filozof i znany oczywiście publicysta. Jeśli chodzi o przeszłość, ja może w kilku zdaniach coś powiem na ten temat. Mam nadzieję, że poprawię. Jak nie, to oczywiście jak najbardziej tutaj Wasz gość poprawi. Przede wszystkim w latach 70. już bodajże właśnie dzisiejszy gość tworzył Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. To jest pierwsza rzecz, a więc po części jest to jakby powiązane też tutaj z organizatorami dzisiejszego wykładu. Druga sprawa związana w latach 80. z Solidarnością, czyli po prostu z ówczesną opozycją wobec PRL. I wreszcie, jeśli chodzi o tą już historię najnowszą, niewątpliwie jest to osoba związana z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie. Druga rzecz, jest założycielem Instytutu Tertio Millennium w Krakowie. I oprócz tego do niedawna też stał na czele Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. I oczywiście zaautorem kilku książek, m.in. Papieżyk Kapitalizm, Chrześcijaństwo, Demokracja Kapitalizm i dzisiaj najnowsza książka tutaj ojca, właśnie doktora, który przybył ze sobą, która teraz dla mnie się ukazała i pod tytułem Nieznane, niepewne, niebezpieczne szkic w Europie, który po części jak jest związany jest również z dzisiejszym wykładem. Do nabycia ta książka będzie po wykładzie w cenie 30 bodajże złotych. Także ja oddaję już głos, żeby nie przeciągać naszemu gościowi. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję wysłuchać bardzo dobrego na wysokim poziomie wykładu. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bo w okolicach bywałem, ale nigdy nie byłem w Mielcu i jest teraz okazja, żeby jednak w tym znaczącym miejscu i dużym miejscu, właśnie nie miałem nigdy pretekstu, żeby przyjechać
wynikamy z nieba, ale zaproszenie FIK-u, zaproszenie uczelni spowodowało, że jestem i się z tego cieszę. Postulowałem ten wykaz, właśnie na tego wyglądały slajdy, po angielsku, ale zrozumiałem w pierwszej części. To jest taki najbardziej wymiotny o postawach demokracji, prawie sprawiedliwej polityki, prawie teoretyczna. Jak jest oczywiście zawsze lepiej, właśnie ten angielski wykaz taki w tej części jest bardzo prosty, bo poszczególne wyrazy, na przykład ta marka, tam taka do mnie, to będzie proste, więc tutaj nie będzie nic przeszkadzało w rozumieniu, a jak się widzi, to uważam, że jest lepiej. A druga część jest trochę na kartę tej książki, którą napisałem teraz o Europie, właśnie o tożsamości europejskiej. A traktuję jak właśnie powiem, takie dłuższe wprowadzenie do dyskusji, żeby właśnie była okazja bez skrępowania wymiany poglądów, zastrzeżeń, uwag, komentarzy. To temu służą właśnie wyższe uczelnie, żeby wspólnie szukać pracy, wspólnie rozmowy. I oczywiście jest ta książka, o wspólnej rozmowie na ważne temat. Więc do nich zapraszam, a teraz przejdziemy do tematu. Najpierw właśnie chciałem teoretycznie powiedzieć trochę o demokracji. Bo czy Europa, o której mówimy, Europa w sensie dzisiejsza Europa, czyli państwa, demokratyczne państwa prawa. Bo raczej dyktatura to taką odrzucamy. Mieliśmy tego jeszcze strasznie dawno doświadczenie. Monarchia też raczej nam nie grozi. Raczej to demokratyczne państwo prawa. I taka jest Europa. Pytanie, czy ona przetrwa w ogóle, nie tylko z chrześcijaństwa. Widzimy, jak pisałem tą książkę, pisałem taką właśnie pod tytułem nieznane, niepewne, niebezpieczne, to jest takie zapytane. Co jest jeszcze ostatnio z Karla Popera, z końca książki do Society of Science. I ostatnio zdanie, tak teraz tego zdania tej książki. Ale właśnie wtedy do tego pół roku się z filmem Grecją zbierały. Minęło pół roku od tego, jak pisałem, a 10 dni od tego, jak ta książka się ukazała. A już te chmury były są dużo bardziej gęste, a ja pisałem właśnie, że to tak się nie da zniknąć tych punktów. Bo jeden z właśnie tych punktów podstawowych, tak chciałem powiedzieć o czymś, co nazywam głębinową strukturą demokracji. To znaczy, że demokracja to nie są tylko wybory. Sprawdziliśmy to właśnie, to dosyć najmniej Amerykanie tutaj, że pojmowali, że wystarczy podbić kila, dać dużą kartę do głosowania i będzie dobrze. Minęło 10 lat od interwencji, prawie 10 lat. I jest dalej źle, bo demokracja to jest pewna kultura. Tak nie wystarczy głosować. Trzeba właśnie jeszcze dużo założeń, o których będę chciał powiedzieć. Ale gospodarka właśnie na tym wyglądała. Demokracja dla mnie to trochę góra lodowa, właśnie wystaje wierzchołek, tak są te procedury prawne i w ramach ich głosowania i tak dalej, ale nie wystarczy. W większości krajów świata, gdybyśmy dali się tylko głosowanie, to demokracja i uznaje jakąś konstytucję nawet sensowną, to w ogóle nie zagra, bo ona potrzebuje pewnej prefilozofii, jak to nazywam, właśnie pewnej głębokich założeń i o tym chciałem właśnie parę słów powiedzieć. O tym, jak ta struktura wygląda, o tym, jakie założenia są nam potrzebne. Ale to wszystko się
rodziny i tak dalej. Jest system prawny, jest konstytucja jako akt nadrzędny. W ramach tego systemu podejmować proste decyzje. Ja myślę, że decyzje polityczne mogą zmieniać system prawny właśnie. To jest uwagi z drugiej strony, bo właśnie może z tym uchwalić zmiany konstytucji, powiedzmy sobie. I te ramy, te warunki, czy każda ustawa, prawda, zmienia zasady funkcjonowania, jeśli chodzi o przemysłu i tak dalej, i tak dalej. Więc i to się najczęściej uznaje za demokrację, że mamy demokratyczne państwo prawa. Ale to jest głęboka nieprawda. Właśnie w państwach mocno podzielonych, typu Irak, Szyjci, Sunnici, teraz Afganistan, gdzie tam różne te, nie tylko różne grupy wpływów, ale po prostu w ramach talibów też są różne klany i w ramach rządzących też są różne klany, więc jest struktura tybalna, która się nakłada. Niesamowicie ważne w demokracji jest konsensus, który wyraża ten system prawny. Jakieś większość na podstawowe kwestie prawne, etyczne, za chwileczkę i tak dalej, to na zmienność poglądów. Jeśli system prawny nie wyraża tego konsensusu, jest nieskuteczny. Bo nie tylko dotyczy właśnie krajów arabskich, czy w ogóle muzułmańskich, o których mówiłem, czy tam Chin i tak dalej, ale powiedzmy sobie klasyczny przykład, to jest prawo prohibicyjne w Stanach Zjednoczonych. Nie było konsensusu, nie było zgody społecznej na taką decyzję mocną abstynencji całego narodu na prohibicji. No i w związku z czym to prawo było nieskuteczne oczywiście, to nagle pokonało się strumieniami w każdej państwie w ramach Herbaty, Głowiski, prawda, przez wielkie wieloletnie całej Tankowce. Z alkoholem, no i to zniesiono, bo to nie było zgody społecznej, szerszego konsensusu. Konsensus jest podstawą, dlatego też tak ważna jest troska o ten konsensus. On potem wyraża. Dlatego teraz my sobie mówimy w kwestii aborcji czy jakiejś innej, znacznie ważniejsze budowanie konsensusu niż walka o regulację prawa. To jeśli się zbuduje konsensus społeczny, to on znajdzie wyraz w regulacji prawa. A się zbuduje prawo, to nie ma konsensusu, to ono będzie efektem wahania raz tak zmieniane i tak dalej. To jest fundament dla demokracji, budowanie w podstawowych kwestiach jak najszybszego konsensusu, bo nie uda się zgody wszystkich ze wszystkimi oczywiście na każdą kwestię budować od założenia polskim społeczeństwie jest niemożliwe. Konsensus jest wyrazem właśnie też sfera polityczna, którą chcieli konsensus i metapolityczna, czyli tam jest pod spodem widziałem. Jest wyrazem moralności. Myślenie o podstawowych kwestiach moralne. Co jest dobre, a co jest złe. Że jednak większość ludzi wybiera w dłuższej mecie, na dłuższą metę, to co jest dobre, co uważają za dobre dla społeczeństwa, dla swojego lokalnego, lokalnej grupy samorządowej, mniejszej, dla mojej rodziny, dla mnie samego. I tu powstały takie przekonania na temat moralności. Właśnie bez może kradzież jest złe, bo nie musi tak być w końcu, ale zakładam, że kradzież jest czymś złym. Mamy na ten temat konsensus. Możemy mieć regulację prawną, która ustawa każe i kodeks karny, która każe kradzież tak, czy jakieś inne występki. Mamy zgodę właśnie na ten element właśnie podstawowego rozeznania dobra i zła w tych podstawowych kwestiach. A tutaj jeszcze trzeba dodać, że te podstawowe brzmienie podstawowych kwestii moralnych jest wyrazem czegoś jeszcze głębszego, co za Ortego Migasa, tego bardzo, co ja nazywam prefilozofią. Czyli niekrytyczną filozofią. Jak stańcie mówią, wszyscy są cyrulikami, prawda, zbadam, to też wszyscy są filozofami. Często nie wiemy, co są filozofami, ale każdy z nas filozofuje, to znaczy ma jakieś poglądy na temat istnienia lub nieistnienia Pana Boga, życia po śmierci, czy też nie, na temat, czy człowiek jest indywiduum zatomizowanym tylko ma swoje wyborcze, czy jest społeczną, która ma też realne więzi z innymi, właśnie na temat różnych kwestii moralnych. Każdy z nas takich poglądów ma wiele, ma sensu demokracji, czy bez sensu demokracji, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma wiele takich podstawowych poglądów, które często są świadane w momencie, kiedy jakieś wyzwanie powstaje, ale bardzo wiele, każdy z nas swój system filozoficzny, tylko mówię najczęściej niekrytycznie opracowany, dopiero się z czasem na to weryfikuje. I ta filozofia jest niesłychanie ważna. Chciałem to
regiony Niemiec w końcu lat 20. zeszłego stulecia. Ja mam takie założenie robocze, które nie ma tam socjologiczne, ale wydaje mi się to racjonalne, że w katolickiej protestanci, czy też niewierzący, z takiej grupy głównie nam śpiewały wtedy Niemcy, czy wszystkim protestanci i katolicy, no to są mniej więcej 20 samej gminy lepiej. Nie ma moralnie lepszych czy moralnie gorszych. Statycznie rzecz biorąc, w większej grupce lepsze jest założenie prawdziwe. Katolicy w Niemczech byli raczej ubożsi w tych latach niż protestanci. W północnych Niemczech był przemysł dużo bardziej rozwinięty, Bawaria była dużo bardziej wiejska wtedy. Dzisiaj bogatym landem, a to jest inna historia. Byli raczej właśnie trochę mniejszością, raczej trochę uboższą, czyli nie wiem, troszkę może jest się wiąże wykształcona. Natomiast koncepcja wiary, inaczej wiara, relacja władza świecka, władza polityczna, władza religijna. Inaczej postrzega. To znaczy ta zbieżność władzy politycznej z władzą religijną była dużo bliższa. I to w praktyce potem się okazało rzeczywiście, że łatwiej, znaczy Olympia zaraz pokaże się, dużo łatwiej protestanci przyjęli nazizm niż katolicy. Zresztą katolicy nie byli lepsi, ale ich filozofia była trochę inna. I pokazuję tą mapkę. To są rejony właśnie katolickie. Tu widzimy Bawarię, tam gdzie Cimno to jest ponad 7% katolików. To są te tereny ukraińskie stany, są tam też katolickie wpływy. Tu mamy Śląsk, tu mamy Warmię, a tu mamy Ojezu. Zaczęło się znowu coś. I co, pracujemy do tyłu. Uczciwie, ale to znowu tam raz chyba taka stara. Proszę pana o ratunek, bo wszystko. Wpływ komentarzy. Ale nie wiem, czemu naciskać dobry guzik. Właśnie to guzik tylko miał być tylko. Ale nie będzie tak. Jeśli pan zwrócił uwagę na tą wysepkę, na jednej masce, tak to bym wypowiedział, mamy tych katolików populacji powyżej 60, to trzeba do regionu katolickie, to po prostu jest specjalnie. A tu jest mapa głosowania na NSDAP w 32 roku, na partię hitlerowską, prawda? I tam, gdzie jest czarno, to mamy dużo głosów, ponad 30 głosów na spotkanie z Morgan Stanley, więc nie 30 po prostu. Ale wtedy Bawaria jest biała, tam mało głosów na Hitlera, tu jest mało, też mało, Śląsk jest mało, tu jest ta wysepka, o której wspomniałem tutaj, tu jest Warmia, która tutaj jest czarna. Wyraźnie jest kwestia statystyczna, że zupełnie inaczej głosowali na partię hitlerowską, które odbywały wybory katolickie. Wyraźnie, to nie jest prawda. Wyraźnie inaczej, prawo pokazuje. To jest z niemieckiego źródła historii, poważna historia, bo to jest poważna mapa, że tak powiem, jakieś polskie czy katolickie wymysły, ale właśnie źródłowa, pedagogowa, to jest źródło zawsze. No ale właśnie wyraźnie z niej widać. Właśnie nie mówię, że katolicy byli właśnie lepsi czy mądrzejsi. Mieli inną prawidłowość. I byli bardziej wyczuleni na zagrożenie totalitarne właśnie tego typu powiązania niż ludność protestancka, która była właśnie trochę zamożniejsza, trochę lepiej wykształcona. Ale inna filozofia relacji władzy duchowej, władza świecka sprawiła, że najmniej mieli taki podświadomy właśnie nawet antyciał w organizmie, tak można powiedzieć, właśnie w organizmie tej prefilozoficznej. Dlatego tak naprawdę mi się pokazuje, jak ważna jest prefilozofia. Jak ona mocno kształtuje, właśnie wydawałoby się nasze takie codzienne decyzje, dosyć niezauważalne. Nikt wtedy nie wie, że w tym roku głosuje za NSDAP. Co z tego będzie? Przecież nikt nie ma o tym pojęcia. To musi mieć ile ta logika straszliwa, która w tym się zapisywała po roku, właśnie za rok dojdzie do władzy, a i zacznie się, no bo już wtedy nie wierzą. Ale jednak powiedziałbym, czy z tych stopni katolicy mieli inną filozofię, inną relację, i byli dużo bardziej sceptyczni, co pokazuje ta mapa. I teraz krótko wobec tego taki sektarz demokratyczny, gdyby takie podstawowe założenie, które uważam za konieczne dla istnienia demokracji, które jeżeli tych zasobów nie ma, bo jest coś takiego, zresztą też Niemiec wypracował Erzboga, Wittenberg już pół roku temu, ale to powtarzam bardzo wielu teoretyków demokracji, że społeczeństwo liberalne, demokratyczne państwo prawa nie może istnieć bez zasobów moralnych, których samo nie może wytworzyć. Demokracja, jak można powiedzieć,
jest rośliną, która potrzebuje pewnego podglebia i staram się uprawiać. To nie jest ona sama rośnie, która się ma rosnąć. Jest delikatna roślina. Często zapominamy, bo ta dosyć stabilna i świetna Europa Zachodnia, a drugie wojnie, to jest motomat, że to jest samotne. W Polsce raczej dostrzegamy, że to jest prawa delikatna, że to nie jest samotne, że trzeba pielęgnować tę rosnę, co trzeba się postawić, żeby ona była, żeby ona się mogła produkować, żeby ona była systemem skutecznym. Więc właśnie dlatego ona domaga się pewnych ważnych założeń, które nam się często dzisiaj nie wydają oczywiste. Nawet pierwsze założenie, zobaczymy, co tam wyjdzie, wyszło już 7 samych, to u pana co też po pierwsze zostawić? Nie wiem, będzie się ten też miał prawie. Kiedyś to się dawało, ale dlaczego? W roku wyszło, bo się rozwijacie też są szanse. Ale ja muszę, więc to teraz to już najgorzej właśnie, bo się wyświetla. Znaczy pierwszym warunkiem, tak się nie będziemy zwlekać, a właśnie pierwszym warunkiem, to jest założenie równości wszystkich podmiotów życia społecznego, że mamy uczestników społecznego, za pierwszym uczestniczą równe osoby. Że nie ma jakiejś grupy wykluczeń. Dla nas to jest dosyć naturalne, na szczęście. No ale jeszcze przed wojną w wielu krajach kobiety miały bardzo ograniczone prawo wyborcze, w jakiś sposób. Niż uczestniczki miały ograniczone prawo wyborcze. Była taka kategoria ludzi w krajach zachodnich, w wielu krajach, w większości krajowych, ale pani nazywali social inadequates, nieadekwatnych społecznych, nieograniczone prawo wyborcze. Więc to dopiero po drugiej wojnie, ale w naszej kulturze takie rzeczywiste zrównanie. A po dzień dzisiejszy właśnie, no weźmy sobie prawa kobiet w krajach muzułmańskich, które są szalenie zlimitowane, tam w różnej wersji, ale w sumie szalenie zlimitowane. Właśnie zresztą kastowość w Indiach, no nie jest demokracja, ale też nie jest demokracja taka jak nasza, bo właśnie tam ta kastowość jest pod spodem ciągle jeszcze bardzo silna. Po prostu. Więc założenie równości jest tu pierwszy ten tak przekazane, demokratyczne, można można powiedzieć. Drugie, też ważne, to jest przekonanie o optymizmie, znaczy optymizmie intelektualnym. To nie chodzi, że optymizm w sensie pogoda ducha, tylko przekonanie, musimy żyć, jeśli chcemy być demokratami, to 28 jest lat, to przekonanie, że musimy żyć, że ludzie jednak są w sumie rozumni. Podkreślam, a jak każdy, że mówimy o przekonaniu, mówimy o wierze. Nie ma żadnego naukowego miernika równości ludzi. Tu jest miała jednorodna grupa związana z mięsem, ale i tu widzę samych różnych ludzi. A gdyby to nam jeszcze wyznaczył różnych religii, jeszcze ludzie różnych nas, różnych skóry i tak dalej, no to oprócz bliźniaków jednojajowych, co jednak jest rzadkością, widzimy, a oni też się różnią od siebie, tylko wizualnie są podobni, no to widzimy, że jesteśmy różni. To ludzie są różni. Nie ma żadnej naukowej miary równości ludzi. I nigdy nie będzie naukowej miary, która zmierzy, czy ludzie są równi, czy nie równi. Starożytność cała i przez to też chrześcijaństwo na początku dowodziła, że ludzie są z natury nierówni. Bo rzeczywiście cesarz sięgał poziomu boskiego, a niewolnik w prawie rzymskim był jako sprzęt traktowany. Dokładnie jest zalecenie, tak jak sprzęt domowy. Jest ból rzeczą, był niewolnik, Bogiem był cesarz. Prawda? I ta przypiętość jednostek ludzkich dla nas równych dzisiaj, no to właśnie wtedy była gigantyczna i Arystoteles, Platon, wszyscy są oczywiście przekonani, że są z natury jednak. Właśnie, że to jest naturalne, że ludzie są różnego gatunku, wyższych niż gatunków. Tylko chrześcijaństwo przynosi nowinę, nie ma Greka, Żyda, nie ma kobiety, mężczyzny, nie ma wolnego, niewolnego, nie ma Greka i tak dalej, Żyda, a właśnie czy poganina, wszystkim jest Chrystus. To zaczyna zrównywać chrześcijaństwo, o czym jeszcze potem więcej. Więc to jest kwestia wiary, że ludzie są równi, no właśnie, zresztą nas wydaje się oczywistością. Jest kwestia wiary i wiele poglądów, czy właściwie, czy religii, tego mieć lepiej, że ludzie są rozumni i mogą wejść w rozumny dialog z rzeczywistością. Że większość ludzi na dłuższy czas jednak posługuje się rozumem i nawet do tego drugie błędu. Nawet, ale jednak się uczy.
demokracji to jest kluczowe założenie, że jednak się uczymy, że jednak wyciągamy wnioski, że jednak rozumiemy, reagujemy. W dłuższym okresie czasu i większość ludzi, nie wszyscy, nie zawsze, możemy pokazać wiele przykładów szaleństwa. Wielu ludzi właśnie te Niemcy nazistowskie są przykładem szaleństwa, które ogarnęło ogromną część społeczeństwa. Ale my wierzymy w demokracji, że w sumie na dłuższą metę to w normalnych warunkach ludzie posługują się rozumem. To jest optymizm moralny. Kolejny warunek to jest optymizm intelektualny. Patrzymy sobie na wystrzeli. Ale to już prawie optymizm moralny, który mówi, że to samo, że w dłuższym okresie czasu ludzie nie pod przymusem starają się czynić dobro. Że nie musi być przymus prawa, który zakazuje. Ludzie starają się jednak w dłuższym okresie czasu większość swoich kwestii moralnych unikać zła, czynić dobro. To też jest założenie, które polega na pewnym wiarze. To nie dowiedziemy tego. Zupełnie. Zaczniemy od pewne założenia, które musimy przyjąć, jeśli wierzymy, że demokracja może się rozwijać. To znaczy, że jednak w sumie większość ludzi w podstawowych kwestiach moralnych potrafi się dogadać i starać się postępować do tego moralnego. Nie tylko pod właśnie klutem, czy strachem woli cywilnej, czy dwupłciowych, czy niewinnych. Czwarty punkt z tego septaloru właśnie, to jest jednak, że celem wspólnoty politycznej jest budowanie dobra wspólnego. Że jednak co dzisiaj jest mocno zagrożone. Dzisiaj bardzo często mówimy właśnie, że celem demokracji praktycznym jest stworzenie koalicji 50+1%. Albo więcej jak się uda, ale tak naprawdę właśnie uzyskać większość i zrobić, mówiąc brutalnie, skok na kasę. No to teraz swoim właśnie wyborcom, swoim grupom społecznym, swojej partii zrobić dobrze. Obsadzić funkcje z partyjnymi kolegami, dosypać pieniędzy tej grupie społecznej, która nas wybierała, a ta w końcu wybierała to też bez marginalizacji. Nie ma, że można przykupić, to też jest strategia ewentualnie, ale patrzymy w kątem własnego interesu. Bo to właśnie parlament od parlamentu, prawda, rozmawiać, jest tym miejscem, gdzie, jeśli mówimy o dobrobycie społeczeństwie, myśli się w skali całości, jako wspólnego horyzontu. Nie tylko o mojej grupie, o moich wyborcach, ale myślimy, jak to są niewłośni, nie tylko dzisiaj. Właśnie, bo można zrobić gigantyczny dług, zaciągnąć i teraz sobie na parę lat podnieść poziom życia dla danej generacji. A niech synowie czy wnukowie płacą. I oczywiście, a tutaj musimy do tego dobra wspólnego, że też solidarności pokoleń patrzeć, że nie możemy my obciążyć ich, powiedzmy sobie. I tak właśnie systemy wydatki były skonstruowane, żeby były roztropne, a nie, że to oni jak będą płacić te wnuki, jak będziemy w wieku emerytalnym i tak dalej, i tak dalej. Więc to dobro wspólne, szeroko pojmowane, jest tylko horyzontem, on nie jest zdefiniowany jednoznacznie. Tylko to jest pewna optyka patrzenia na grupę społeczną, właśnie w której wszystkich, nie tylko silnych i bogatych, ale też właśnie tych słabych i których się zdemarzają, ale wielkich. To jest koniec wieku ósmego. Ze swoim, mianowanego doradcą Alcuinem, wynikiem benedyktyńskim, z jasną inspiracją zrobienia jednego organizmu polityczno-kulturowego. To drugie jest ważniejsze. Chociaż to też jest też strasznie ważne. Karol Wielki uczestniczył w ciągu swoich 47 lat panowania w 53 zwycięskich kampaniach wojennych. I to strzyma oczywiście oręże, które były czasem na Europę, ale znacznie bardziej strzyma decyzja, właśnie o tym mówię, to polityczno-kulturowo. Bo narzuca elitom obcy zupełnie język, frankom, ale nie tylko, no wszystkim gowardom, wschodnianom i tak dalej, co ukrywa, no obcy język łaciny. Ma się odbywać edukacja, narzuca wspólną liturgię rzymską, narzuca jednakową regułę dla ludzi zakonnych i opast, też na modlitwieństwo rzymską. I co najważniejsze, paroma edyktami wyciska powoli, ale konsekwentnie, wspólny system szkolnictwa. 7 sztuk wyzwolonych, żąda, żeby przy każdej klasie wystawała szkoła. Bezpłatnie. Coś, no mówię, to w końcu wieku 8, początku 9, to jest niesłychanie daleko zrobić. I tu zaczyna się strzywanie tych wszystkich wokół jednego systemu edukacji, jednego systemu wierzenia i wyrażania tych wierzeń. Jednego języka, który mówią elity i dyskutują na całym terenie Karola Wielkiego, powstaje zupełnie nowy ośrodek. Mieszko I
dla nas ważna postać. Właśnie to, to dostrzegł, bo do tego czasu kultura wschodu, która promieniuje na dzisiejsze polskie ziemie, jest bardziej atrakcyjna, jest bardziej starożytna, ale nie czego się. To dopiero nowy ośrodek władzy powstaje, może ponownie wtedy, prawda, rządzą cesarstwem świętym, restauracją cesarstwa rzymskiego. Aż to dostrzega, że kulturowo, politycznie to jest znacznie bardziej prężna wizja do zachodu. I to jest daleko wzroczna decyzja Mieszka, że przyjmuje jednak z tego terenu, dawał się jeszcze czegoś mniej atrakcyjnego. Przyjmuje chrześcijaństwo, co jest decyzja również polityczno-kulturowa. I dołącza do tego kręgu, właśnie tak zwane, jak to Jerzy Boczowski, profesor Boczowski nazywa, młodsza Europa. Właśnie Słowianie i Skandynawowie dołączają. I wtedy właściwie możemy mieć właśnie Europę od Lizbony, po kraje bałtyckie, od Szkocji, po Sycylię. Powstaje pewien twór, który przez 700 lat do reformacji pracuje razem. Właśnie z jednym językiem, z jednym systemem. Co strzyga Europę tak naprawdę, to tylko tak naprawdę troszkę, ale nie całą tym powiem biegu, to są przede wszystkim dwa sakramenty. Bo różne rzeczy właśnie tam Sojusze Królów takie czy inne, to są sprawy, które nie zadają postrzeg. Świadomości narodowej wtedy jeszcze nie ma. Państw narodowych zupełnie nie ma, ale monarchii narodowych jeszcze nie ma. Więc natomiast jest już przyjęte chrześcijaństwo. I te sakramenty, które się na ten postrzeg i zmieniają się w Europie, to jest po pierwsze sakrament małżeństwa, który, znaczy sakrament właśnie, to się dopiero dzieje po prostu. Chrześcijanie już przychodzą i zakonnicy bezwiedzieńscy uczą już w VIII wieku, że jest to samo prawo dla mężczyzn i kobiet. Co jest rewolucją, bo kultura Franków, Germanów, była kulturą szalenie patriarchalną, szalenie męską. I tam po prostu prawo się sobie na różnicę, na posiężone pierwszorzędne i drugorzędne wielożeństwo, odprawianie żon, wymiana. To było normalne, że tak powiem po prostu właśnie. I takie stwierdzenie, że jedno prawo dla mężczyzn i kobiet to była rewolucja. Tak? Prawda się dokonuje. O kobiecie się nie chciałbym mówić dłużej, nie będę nie rozwijał, być może w rozmowie, bo to nam się przyda. Niemniej, bo to jest wielka dyskusja o sakramencie właśnie, czy on jest w ogóle poza kategorią własną, czy o małżeństwie ten sakrament, czy on jest właśnie, czy małżeństwo to jest po prostu, i to jest XI-XII wiek, wielka dyskusja w całej tej cywilizacji, właśnie, czy ono właściwie nie ma nic wspólnego z łaską Bożą, bo to jest tylko, jak to nazywano, remedium konfuscjencji, to jest lekarstwo na porządliwość, żeby zaspokoić ludzką porządliwość, która jakoś cywilizuje to, tą kłódź właśnie poprzez spotkanie mężczyzny i kobiety. Czyli jak nie wspólnego z łaską Bożą. Czy też druga wersja konserwuje łaskę, jednak jakoś jest czymś, co nam zachowuje tę łaskę. Czy, i ta opinia zwycięży, to jest sakrament, który przez spotkanie mężczyzny i kobiety dobrowolnie wyrażoną zgodę obu stron, bo tak to zapada sakrament, czy właśnie dzięki temu też w jakiś nowy sposób jest obecny Chrystus i łaska Boża w tej relacji dwóch osób. Ten pokój zwycięża, żeby spuścić to dłuższy spór paru szkół, ale właśnie ten pokój zwycięża i wtedy jednak mamy jest konstrukcja socjalna, że to decydowane właśnie dla dzieci już, kto z kim się pobierze i to na poziomie czy królów i aliansów między mocarstwami, żeby stworzyć jakąś koalicję kontra innym czy coś takiego, czy na poziomie kmieci, prawda, że mój Jasiek i w Maryśkę, a dzięki temu nasze morogi z ich morgami jakoś tam się pożenią, będziemy mieli większy dotykać. I to jest decyzja społeczna, która z tą własności decyzjami rodziców się wiązała, a bardzo mało ze zgodą dwojga ludzi. Więc to jest rewolucja, która wyciera do każdej właśnie postrzegły i do pałaców, że musi być publicznie wyrażona zgoda dwojga osób. To zmienia koncepcję myślenia o człowieku jako osobie, o kobiecie, o równości ludzi, o dobrowolności aktów, że nie jakieś kulturowe czy tradycyjne związki, czy jakieś inne polityczne decydują, ale dobrowolna zgoda. To oczywiście dalej będzie, nie ulegało, będzie wpływ polityki i tak dalej, ale powiedzmy sobie, Jadwiga może jednego konkurenta odrzucić, a drugiego z niechęcią, ale przyjąć, a to już jest jej wybór, powiedzmy sobie, w naszym odwrócie polskiego przykładu.
przez wieki był na początku w takich wymiarach tego mamy, że raz w życiu momentu go spowiadać, to publicznie. Więc często dekanu tą spowiedź, czy też szesna czasami właśnie, albo śmierci. I przed samą śmiercią człowiek się przywołał chrzest, a w szczególności się spowiadał, żeby mieć konferencję przejścia, ale potem bez większych grzechów w tą stronę wieczności, prawda, na sąd ostateczny pójść z oczyszczonym domem. Ale to się zmieniło z czasem, że można było dostać w wersji części, nie tylko raz w życiu, ale dalej był to nawet publiczna spowiedź, gdzie, aż nie były takie porozumienia prawnych dla spowiedników, i były przepisane konkretne kary z tego kodeksu, tak powiem, się wyczytywało, co za co się dostaje i tak wyglądała spowiedź. I w XII wieku chociażby kandydatka, właśnie potem wzrost powszechności ludzi. Właśnie, i dochodzimy z ogólnego mechanizmu sztabu w 1215, taki wulgarny Julius Sextus definiuje, że spowiedź to jest osobista rozmowa danej osoby z kapłanem. I zaczyna się spowiedź na to, co się nazywa spowiedzią uszu. Indywidualne rozmowy, spotkanie i ta decyzja w indywidualnej rozmowie przestawia całą chrześcijańską rolę, właśnie od pałaców po kurne chaty, przestawia na nieskończony festiwal introspekcji. Każdy człowiek, każdy człowiek się zastanawia, jak ja użyję swojej wolności, rozumności i wolności, świetny dekalog. Ta sama także mówi tak samo grzeszy król, jak głosi, jak Bóg, tak? I rzemieślnik i tak dalej, i tak dalej. Też przyjęto spotkanie z paradygmatem równości ludzi. Te same przekazania i te same słabości pokazuje. Bo spodem właśnie i mężczyźni, i kobiety, i rycerze, i jednogłowie. Mamy ten sam problem, tę samą spowiedź i ten sam Chrystus nam je odpuszcza. Więc to pod spodem jest cała seria ważnych założeń, które dla nas są oczywiste, a wtedy były bardzo nieoczywiste nowe. A przecież że muszę zastanowić, jak ja jako indywiduum używam swojej wolności. Wiem, że społeczeństwo jest dalej plemienne, jest bardzo kolektywistyczna, nie mówię o raz i w świecie arabskim, i tak dalej, i tak dalej. My, dla nas są dzisiaj rzeczy oczywiste, ale wtedy one zmieniały ją. Trzecia rzecz, która strzywała Europę, niesłychanie ważna, właśnie to, co na pokładka robię, reforma edukacji. Były szkoły, jakieś tam w staroskłowiańskich, w kulturach hinduskich znajdziemy, w Chinach, pamiętając, że wcześniejsze akademie platońskie, prawda, były takie akademie w Konstantynopolu, arabskie, wyśmienite, parę. Ale zrobić powszechną sieć edukacyjną, w tych samych uczniów, w tym samym języku, tego nikt nigdy nie zrobił. Dla nas to dzisiaj oczywiste. Ale wtedy ten powód był niewiarygodnie odważny, niewiarygodnie wybiegający naprzód, zmieniający się świat. To oczywiście się powoli dokonywało, ale jak postawić szkół parafialnych, z czasem w wieku X, XI powstaje sieć szkół katedralnych, czyli przy katedrach biskupii drugiego stopnia. Jak i one coraz więcej przy opactwach większych, jak i one w polu absolwentów, powstaje sieć pomysł uniwersytetu. Pierwszy jest w Bolonii w 1968 roku, 11 wieku. Potem będzie Oxford Paris Modena w wieku XII. W wieku XIII już jest 17 uniwersytetów. W wieku XV jest 180 uniwersytetów. A jeszcze są studia generalne zakonów benedykanckich, które powstają w wieku XVI-XVII wieku, które mają ten sam kurs, ten sam poziom. Można powiedzieć, że w końcu XV około 100 uczelni wyższych pracuje w Europie. I to jest sieć zintegrowana. To znaczy, te same podręczniki, ten sam język jest trochę wyższy czy niższy poziom. Ale też bardzo ważne, tytuły są uznawane w całej Europie. Można powiedzieć magistrem właśnie teologii, nawet się tak ostro. I ten tytuł był uznawany w Lizbonie, w Paryżu, w Oksfordzie i odwrotnie. To właśnie rozpoznawanie z tym naukowych i uznawanie pokazuje, że to była jedna siatka. Jeden sposób myślenia, poszukiwania. Tego nikt nigdy nie wymyślił. To znaczy, że między rokiem 1000 a 1300 ilość ludzi, którzy znają też taki wyzwolony, czyli szkolenie przeduniwersytecki, wzrasta 15%. Wtedy mówimy już o jakichś 8 milionach ludzi, którzy przerobili te podstawowe kursy, czytają, pisają, mają dostęp do kultury, mogą iść w życiu. Te 100 uczelni mają od kilkuset do kilku tysięcy na największe. Co roku produkują absolwentów. Tego nigdy, nigdzie
żadnej kwestii nie było. To uruchamia rewolucję naukową, potem i tak dalej, i tak dalej. Właśnie gdyby dłużej mówić, to oczywiście już nie mówię. To te reformy tak naprawdę wstrzymają, tworzą ze zlepku plemion, które mają różne kultury, żołnierskie, germańskie, romańskie, słowiańskie, różne wierzenia i tak dalej, pewien wspólny organ. Tu się tworzy ta chrystianizacja i ona buduje Europę. Pęknięcie chrześcijaństwa, dłużej do mówić, skąd się wzięło, powoduje, że ideał chrystianizacji pierwszy dla budowania Europy upadł. Zaczyna się okres wojen religijnych. Wtedy właśnie wybuchają te przygotowania wiesztropienia czarownic, sądy Boże i tak dalej. Właśnie wtedy się to jest zwykła rzadkość. Tutaj się pojawia tego dużo. No i w reakcji na ten okres niedobry, krwawy w historii Europy przychodzi oświecenie, które uznaje, że religia jest czymś niedobrym. Religia dzieli ludzi. Religia uruchamia pokłady nienawiści. W imię religii ludzie się mordują. Można jest osoba bardzo piękna, ale praktyka jest straszna. Lepiej to wyrzucić, natomiast co ludzi jednoczy? Ekonomia i nauka. Więc budujmy na tych podstawach właśnie rozwoju handlu, gospodarki i życia naukowego, budujmy nową tożsamość. To się wiąże, ponieważ sobie te postępy naukowe z czymś, co ja nazywałem religią progresjonizm. Następuje w połowie XVIII wiara religijna w postęp, który się dokonuje. Że postęp jest automatyczny. Że to się dzieje, widać po drugie po tym, jak to się dokonuje naukowo, ekonomicznie, społecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc ten postęp generowany głównie przez naukę jest już nieuchronny. Jest świetna na przyszłość. Zło jest ukołane w przeszłości. Właśnie chrystianizm. Tam jest nietolerancja, tam jest kłamstwo, tam jest nienawiść i to trzeba wyciąć. Właśnie w opozycji do chrystianizmu tworzy się nasze francuskie oświecenie, które właśnie z agresją traktuje chrześcijaństwo i to przejdzie w latach 19 na scjentyzm i tak dalej. Mainstream, jak to się ładnie mówi po polsku, myślenia europejskie. 18-19 wiek są okazami budowy dużego postępu naukowego, etycznego, ekonomicznego i zarazem wielkiej agresji wobec chrystianina z chrześcijaństwa jako szlachtońskiego w szczególności. Ten projekt w imię nauki, o czym by dłużej mówić może właśnie z tą dyskusji, generuje nowożytny rasizm. O tym się często dzisiaj zapomina, ale to właśnie ten Hitler nie przyszedł w próżni. Czy też klasowe podziały komunizmu również. One uznają, że nauka dowodzi, że walka klas, czy socjalizm naukowy, prawda? Albo nauka dowodzi, że ludzie są różni. I właśnie ludzie oświecenia, które dzisiaj są często czynieni jako ludzi tolerancji, nowoczesnej i tak dalej, co w większości antysemitami też, z Wolterem na czele, ale też rasistami zresztą. To właśnie Wolter czy Lord to wybitni ludzie bardzo, ale raczej no, mówią z totalną pogardą może na ktoś, który jest drogi tak powie postępu, to wiadomo. To teraz są niżej na szczeblu cywilizacji. I masz naukowa XIX wieku tego dowodzi. No, my Europejczycy biała rasa, to może być jeszcze Amerykanie już wtedy. No to jesteśmy lepsi, jesteśmy motorem napędu postępu. I dopiero powoli humanizujemy, cywilizujemy te niższe rasy, które od nas mogą się uczyć, ale to u nas i powstanie ogólny tak naprawdę. Cała nauka, która mówi, że są lepsi gorsi ludzie i że gorsi nie zanieczyszczają gatunek ludzki. Więc trzeba ich jakoś eliminować. I ja czytałem teraz na tą ostatnią książką całą serię, którą tam trochę cytuję, gdzie właśnie w porządku na przykład XX wieku, w XIX roku, jest taka praca wydana przez Ludwika Krzywickiego, wybitny polski socjalista, wybitny socjolog, w ogóle piękna postać, zapiękna antyklerykalna, jak w tamtych epokach. Ale właśnie w tej pracy, którą tam publikuje, którą tam cytuję, no to jest taka wielka troska jednego z znowu wybitnych socjologów francuskich, że rasa długogłowych blondynów znajduje niezależnie niskie miejsce i trzeba zrobić wszystko, żeby wypromować na najwyższe miejsce w kulturze właśnie rasa długogłowych blondynów. To dokładnie cytuję. Tam też wygrzewałem właśnie, że w Strasburgu, a to nie jest wielki uniwersytet w Strasburgu, to jest dobry, ale nie jak tam to super najważniejsze. W roku 1906 jest 6000 tytułów książek o naukowym rasizmie. Znaczy, my nie zdajemy sprawy,
19, gdzie chciałbym o tym dyskutować. Wtedy powstaje, wiecie, jeden stan właśnie przestrzeni życiowej dla wyższych grup, a niższych, które mają się podporządkować tym, którzy zdobywają jeden stan. To wtedy jest teoria. A ta teoria opanuje umysł ludzki. Także w, powiedzmy sobie, w 1927 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych daje regulację taką o ludziach social networks, społecznie niedostosowanych, których należy eliminować ze społecznego. I to są epileptycy, choroby weneryczne, gruźlicy, mniejszości etniczne, więźniowie, upośledzenie umysłowe. I tych ludzi można, a w takich obozach takich odizolowanych, można ich zakazać małżeństwa, można ich umożliwić dostęp do edukacji, można ich funkcjonować sterylizować, by nie paskudzili raz. I nie nauki, nie tolerancji, nie postępu po prostu. I te regulacje, to funkcjonuje sterylizacji, w Szwecji, Australii, w Szwajcarii funkcjonują do lat 70. stulecia. Jeszcze 40 lat po II wojnie światowej dokonywały się akty takiej przemocy, do zabory wielkoostranickich, czy mniejszości wiązkiej w Szwecji na przykład. To są z tego kontekstu, jak tak powiem, bardzo naukowo postępowi ludzie, którzy byli zaangażowani po prostu. Wydało się, że wszystko to jest imię nauki. Takie hasło z wystawy Chicago w 1932 roku, które właśnie dobrze oddaje ducha epoki. Nauka odkrywa, przemysł stosuje, człowiek dostosowuje się. Taka była koncepcja. Nauka odkrywa, a musiała dostosować do tego, co odkrywa. To jest obiektywne prawo, właśnie liga wstępu. I tu nie ma co wierzyć, po prostu trzeba poprawiać masę, powiedzmy sobie. No i potem te aberracje straszliwe, które wybuchły w wieku 20. No to jest konsekwencja czegoś, nad co pracowano dziesiątki lat wcześniej po prostu. To nie jest wybór, to jest konsekwencja. I wchodzimy, tu będę kończył, w epokę ostatnią, to znaczy w opozycji do tych dwóch rzeczywistości, chrystianizm teraz oraz religii postępu, to jest religii postępu, wieku XVIII i XIX, po tych nadużeniach dwóch totalitaryzmów, to następuje jakby pomysł stworzenia czegoś w opozycji do tych dwóch. Bo okazuje się, że chrześcijanizm generował nietolerancję i wojny religijne, no ale właśnie religia występu też wygenerowała totalitaryzm. I Karol Popper spopularyzuje tylko zawerszone, może to powiedzieć, społeczeństwo otwarte. Pisze to stąd właśnie parę wieczór, tak naprawdę, po Nowej Zelandii podczas II wojny, mając przypoczyn na co się dzieje właśnie w Europie, okres nazizmu i komunizmu właśnie w tym momencie już jest dochodzi do tego poziomu krwawej konfrontacji. I on mówi, że zmysły pluralistyczne, jak właśnie znowu zmysły otwarte, gdzie ludzie nie będą się mordowali, gdzie nie możliwe powstanie ideologii dominującej i tak dalej. Ten koncept jest bardzo ładny, ale jest teoretyczny, można powiedzieć. Zbyt wykoncypowany, w tej książczynie, którą właśnie tej pan schował, awizował właśnie w więcej rozbudowuje książki w swoich artykuł na też na ten temat właśnie tej komisji, jak on ewoluował. Ale w praktyce on owocuje w sposób postmodernistyczny. To znaczy, już w tym roku mam Daniel Bell, wybitny socjolog amerykański właśnie, który mówi, że to świadczenie jest to pophedonistyczne. Pophedonizm właśnie. I pokazuje wewnętrzną sprzeczność społeczeństwa, która wydaje mi się przekonująca, że oczekuje się od nas, że będziemy tam od 9 do 5 bezpośrednio w pracy, ewentualnie, będzie racjonalny, oszczędny, precyzyjny w działaniu, współpracujący z innymi, uczciwy w działaniu, oczywiście spełniający wszystkie rygory moralne, otwarty, transparentnym działaniem i tak dalej, i tak dalej. I ale kończę pracę. To się mówi, kupuj, szalej, odrzuć moralność, zaspokajaj swoje chęci, przyjemności, ile się da, jak najwięcej, to jest dobre, to jest w porządku, masz to robić właśnie. Jest właśnie, jest taka funkcja tej postawy lukracjusza, zaciąga kredyty właśnie, pierwszy połączenie czarny, roczny, przenikliwy, dalekowzroczny, drugi, bierz kredyty, ile się da, kula i duża piekła nie ma, przecież to warto, że masz szansę, jeszcze ci wciskają te kredyty, tu jest okazja, tu jeszcze taniej, tu możesz mieć samochód, domek, tu jeszcze na przykład na wydatki sobie, jakieś przyjemności i tak dalej, właśnie. Te dwie przeciwstawne wizje, właśnie to jest jak Jeremy Harris, prawda, w powieści Stevensa, to powoli we projektu jednak wygrywa. Właśnie i społeczeństwo staje się właśnie pochodemistyczne. Tak nie da się być pół
bardziej oszczędny, dalekowzroczny, racjonalny, a drugie było szaleć, jak mi się podoba, i być gracjuszem właśnie, sybarytą i tak dalej. I teraz popatrzmy, żeby podpowiedzieć te dokumenty. Te trzy tożsamości, które każda wniosła dużo dobrych rzeczy i każda wniosła dużo niedobrych rzeczy, są dzisiaj w konflikcie, bo mam na konflikt tożsamości. Tak naprawdę te trzy, to znaczy Chrystian, teraz religią progresywistą, które są otwarte, te trzy konstytuują Europę. Te warstwy są różne. W Polsce jest grubsza Chrystianitas, powiedzmy sobie, niż we Francji, a cięższy niż we Francji warstwa poświęcenia na religię progresjową. To jest ta warstwa silna. Ważne jest, że one są w konflikcie. Bo budowały się w opozycji. Moja teza jest, budowały się w opozycji z powodu historycznych, a nie merytorycznych. One mogą znaleźć konsensus wokół właśnie tego nazwą koalicji personalistycznej, wokół obrony godności osoby. I to jest ta szansa europejska, jaką widzę. Ale żeby dojść do błędu, bo zbliżamy się do godziny, więc tego nie mogę przekroczyć, to chociaż cierpienia mojej tożsamości, ta Europa ma od razu do chrześcijaństwa, to nowożytna w dużej mierze, ciągle ten wątek antychrystiany, teraz jest bardzo silny, mogę podać przykład, to już właśnie kończąc. Ta taka technokratyczna, nacjonalna religia progresywna, naukowa patrzy z wyższych na chrześcijaństwo i na ten hedonizm u tacuszowski w dużej mierze. Ta postmodernistyczna Europa patrzy z wyższością na wyznawców religii progresywnej i chrześcijańskiej, uważając, że każda forma takiej wiary jest szkodliwa społecznie, jest źródłem nietolerancji i tak dalej, i tak dalej. I stąd właśnie zamiast budować konsensus, budować jakieś budowanie wspólnej tożsamości, mamy ogromne spory ideologiczne, wszystko jest ideologiczne. Właśnie zmiana w chrześcijaństwie, w konstytucji europejskiej już buduje niemożliwe dyskusje, bo jest albo się jest za, albo się jest przeciw koniec. I nie ma rozmowy. Jaka jest prawda? Jak to wyglądało w historii, prawda? Tolerancyjny, nietolerancyjny, mądry, niemądry, racjonalny, irracjonalny, ideologizuje przestrzeń publiczną. To dzisiaj w Europie jest bardzo ważne. Ten kryzys ekonomiczny, dzisiaj w Grecji, to też jest właśnie racjonalną dyskusję o podstawach demokracji, tożsamości europejskiej, zastąpiła polityka. To Francja uznała, że nie można robić Unii Unitarnej bez Grecji, bo jest kolebką europejską. Z jako żywo, ja mówię, Chrystianina jest płaciło kolebką, co wyrzucono. Grecja ma swój wpływ rzeczywiście, ale dodatkowo z podatki greckiej. No dzisiaj widzimy, to jest troszkę decyzja ideologiczna, sztukuje rzeczywistość, no i nawet po prostu właśnie. No. I włączenie jej właśnie ideologiczne do strefy euro, no dzisiaj powoduje dzisiaj duże problemy, no delikatnie mówiąc, duże problemy po prostu. Więc to co to, co z pierwszej części chciałem powiedzieć dokładnie, to jest demokratyczne państwo prawa potrzebuje podglebia, potrzebuje pewnego wymiaru prefilozoficznego, etycznego, którego samo nie jest w stanie wyspowiedzieć. Jego zasoby się dekapitalizują, jeśli nie są stanowne odnawiane. Pokazałem, jakie to są zasoby, to znaczy te 7 punktów, które są konieczne, żeby demokracja była żywotna, mogła się reprodukować. I jak Europa się kształtowała, każda z tych trzech propozycji przez wieki, może spełniać te trzy, te 7 warunki. Każda z nich może też nie spełniać. To są właśnie do dyskusji sprawy. No i teraz ważne jest, żeby dla istnienia demokracji w Europie, nie roztrzaskania się jej, a pomknięcia dziedziny, to konieczne jest współdziałanie. Konieczne jest porzucenie tych historycznych sparów, tak można powiedzieć, zdefiniowanie stanowisk i budowanie czegoś na drogę koalicji antropologicznej. Jeśli tego się nie dokona, to te pęknięcia są wyszone pęknięcia. Pod spodem jest jakiś tożsamości głębszy. No to Europa czeka nieciekawa przyszłość, tak to delikatnie można powiedzieć. Ale ciągle jesteśmy na rozdrożu, ciągle jeszcze jest szansa. Chrześcijaństwo w tej wizji, Jana Pawła, tak powiem, może być fundamentalnym sojusznikiem społeczeństwa otwartego. Ale to też chrześcijaństwo nie zawsze tak bywało. To jest pytanie również dla nas, dla Kościoła w Polsce, dla chrześcijan w Polsce. Czy budujemy się zło otwarte, czy idziemy w tą stronę ideologiczną? To jest pytanie do ludzi, właśnie znając religię progresjonizm. Czy idziemy w tą stronę otwartą, czy ideologiczną? I tak samo, czy to jest zło otwarte, czy to postmodernistyczne, które też jest ideologiczne? To są kwestie, które się na oczach dokonują, a
a na które dzisiaj nie ma jeszcze odpowiedzi.